Siemanko, cześć, witam na kanale, z tej strony Simon D. Słuchajcie, recenzja dzisiaj wkrętarki. Taka krótka, prosta. Nie będę robił jakichś testów, bo to nie ma najmniejszego sensu. Tego w necie jest pełno. Każdy różne różniaste śruby tymi wkrętarkami wkręca. Powiem, co to jest, co to ma i dlaczego akurat takie coś wybrałem i jak to się sprawdziło. Także kochani, dzisiaj wkrętarka Boscha GSB18V-50. No i słuchajcie kochani, co dostajemy w komplecie? Ja kupiłem tą wkrętareczkę tutaj w UK. Koszt około 150 funtów, czyli jakieś 750 zł, powiedzmy w Polsce powinno to kosztować teoretycznie. I wkrętarka Bosch Professional, oczywiście niebieska seria. Tylko niebieska, bo po prostu nie ma sensu w te zielone iść, bo to są amatorki typowe. Ja ją wykorzystywałem cały czas do remontu i naprawdę daje to radę. Widzicie, troszeczkę jest ubabrana, ale tam delikatnie. Natomiast, co ważne, ta wkrętarka to jest tak zwany kombi drill. Słuchajcie, wierczenie tym w betonie nie ma problemu. Wiertło do 13 mm w główkę spokojnie wchodzi, także daje to radę. Co ważne, główka metalowa z systemem zaciskającym, także nie ma problemu. I jako kombi drill rewelacyjna sprawa, bo tryb wkręcania z ustawionym sprzęgłem, tryb wiercenia i najlepsze, co mi się tutaj w tym podoba, tryb wiercenia z udarem. I rzeczywiście, słuchajcie, wiertło takie, na przykład 8, 10 nawet w betonie, nie ma problemu, wiercimy jak chcemy. Także w komplecie do tej wkrętarki były dwa akumulatory Boscha 2-amperowe. Kurczę, nie mogę skadrować się tutaj coś. O, 2-amperowe akumulatory Boscha. Nie są może duże, ale do zadań domowych spokojnie styknie. Do tego mam jeszcze jeden taki akumulatorek 5-amperowy. Daje radę. Ładowarka AL1820, dosyć szybka, pół godzinki jest wszystko naładowane. I co mogę powiedzieć na temat tej wkrętarki? Będę się ściągał tutaj, że tak powiem, posiłkował. Moment maksymalny wkręcania 50 Nm, bateria oczywiście 18 V, czyli chyba ten najlepszy system Boscha w tej chwili. Prędkość wrzeciona nieobciążonego 460 na pierwszym biegu, na drugim biegu 1800. Oczywiście nie pokazałem, nie? Są dwa biegi. Drugi bieg. Pierwszy bieg. Lewo, prawo. Aha, i co ważne, silnik bezszczotkowy, czyli nie łapie nam to żadnego syfu i będzie to działało naprawdę dosyć długo. Co istotna informacja, maksymalny impact rate, czyli częstotliwość uderzeń na udarze, to 27 tysięcy uderzeń na minutę. Tak jak mówiłem, główka od 1,5 mm do 13 mm, waga bez baterii 1,1 kg, czyli niezbyt ciężka. W komplecie dostajemy też taki uchwycik, który pomaga mocować sobie to do paska. I wszystko oprócz tego, to na chwilę wyciągnę, bo będę ładował akurat baterię. Oprócz tego dostajemy to wszystko w takiej walizeczce, która jest dosyć fajnie zapinana, jedną ręką można to zrobić i daje to nam radę. Oczywiście 2 lata gwarancji i można śmiało tą wkrętarkę polecić. Słuchajcie, ja orałem nią naprawdę przez parę miesięcy ostatnich i kompletnie nic złego się z nim nie dzieje. Jest to naprawdę profesjonalny sprzęt. Na co dzień też używam wkrętarek Milwaukee, ale tam jest bardziej poręczna, jest mniejsza, wygodniejsza. Moment ma wystarczająco mocny. Także co jeszcze tutaj jest istotnego? Maksymalna średnica wiercenia 13 mm w aluminium, w drewnie 35 mm, w stali tak samo 13 mm, czyli tyle, ile w główkę wlezie, tyle możemy wiercić. I maksymalna średnica śruby, którą możemy wkręcać, to 10 mm teoretycznie. W zależności co oczywiście założymy na główkę. Także tak to wygląda, taki zestawik.
koszt, tak jak mówię, około 750 zł. W Polsce tutaj około 150 funtów. Co istotne, nie ma w komplecie żadnego bita, także warto sobie coś takiego we własnym zakresie zorganizować i mieć i używać. Także słuchajcie, dwie baterie, wkrętarka, skrzynka, 150 funa, 750 zł mniej więcej i daje to naprawdę radę. Ja, że tak powiem, nic innego jak Bosch nie uznaję, no i dlatego mam pewnie Boscha. Kolejnego zresztą, już jednego po 7 latach prawie że zaorałem, no służy mi do dzisiaj jeszcze w pracy, do lekkich prac, a ten do zadań takich domowych i na, po prostu kupiłem go, bo wiem, że będzie to mi służyło lata. Dobra kochani, to wszystko w tej chwili, tak jak mówiłem, GSB18V50, ja osobiście polecam, są mocniejsze modele, ale do zastosowań domowych, wywiercić jakieś dziurę pod obraz, poskręcać jakieś meble, jakieś pierdoły, nic więcej nam naprawdę nie potrzeba, daje to radę i śmiało mogę polecić. Także jeżeli podobało się, lajkujcie, łapy w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!